Na Winogradach, a dokładnie w Zespole Szkół nr 7, trwa projekt mający na celu zbadanie, jak i poprawę codziennej aktywności wśród dzieci i młodzieży. Program realizowany jest z inicjatywy Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Jest to program aktywny nie tylko online. Jest to program Akademii Wychowania Fizycznego, która stara się wypracować jak najbardziej takie nowoczesne metody mobilizujące, motywujące do tego, żeby dzieciaki się ruszały. I z jednym z tych sposobów jest też włączenie do tej codziennej aktywności także technologii informatycznej. Polega to na tym, że nasze dzieci z klas piątych i klas szóstych zostały w tym roku zaopatrzone w opaski, które zliczają im ilość kroków, ilość spalonych kalorii, podają także różne inne informacje. Te informacje przekazywane są do pracowni Akademii Wychowania Fizycznego, która opracowuje te wyniki w komputerze. Dzieci mają możliwość zaglądania do tego komputera, korygowania swojej wiedzy na temat tego, jak ta aktywność wyglądała w poprzednim dniu. Mają też możliwość kontaktu ze studentami, którzy są opiekunami tego projektu i opiekunami grup dzieci. I udzielają też informacji związanych także z żywieniem oraz sprawdzają, no, w jaki sposób można by tutaj jeszcze tę aktywność poprawić, sugerując im na przykład jakiś ruch, czy bieganie, czy pływanie, czy jakieś zabawy ruchowe. Jest to też połączone z badaniami medycznymi, a w zasadzie antropometrycznymi i wytrzymałościowymi dzieci. Dzieci są przebadane przed tym projektem oraz po. To głównie dla pracowni Akademii Wychowania Fizycznego, aby wykazać tutaj, no, po co ten projekt jest i jakie są jego efekty. No a nasze dzieci przy tym korzystają, myślę, że bardzo pozytywnie odnosząc się do tego projektu, ponieważ no, chętnych jest dużo więcej niż możliwości przeprowadzania tego projektu. Program Aktywni, nie tylko online, służy temu, aby przede wszystkim pokazać, że można wykorzystywać nowe technologie do promocji aktywnego trybu życia. Wykorzystujemy zegarki, które mierzą codzienną aktywność fizyczną dzieci i młodzieży. One mierzą generalnie ilość kroków, które dzieci i młodzież codziennie realizują. Dzięki temu młodzież może sama siebie kontrolować. Podzieleni są na dwie grupy. Jedna grupa ma cel do osiągnięcia, cel, który jest określony przez standardy w tym zakresie, czyli 12 tysięcy kroków dziennie. Druga grupa natomiast ma robić najwięcej kroków, ile potrafi, ile się da. I zobaczymy, który sposób bardziej motywuje dzieci i młodzież. Natomiast po prostu chodzi o to, żeby pokazać, że tego typu gadżety, także w połączeniu z analizą tych informacji, tych danych na stronie internetowej, czyli poprzez kontakt z internetem, poprzez kontakt z nowoczesnymi technologiami, promujemy aktywny styl życia, a nie tylko spędzamy ten czas pasywnie, grając i siedząc. Chodzi nam o to, aby może kontrolować siebie i rywalizować nie tylko z kolegami, aczkolwiek oczywiście to też jest jeden z czynników, ale może rywalizować z samym sobą, żeby pokazać sobie, że mogę więcej kolejnego dnia lub też uświadomić sobie, że to jest to, co robię, jest trochę za mało. Ale oczywiście dzieci uwielbiają rywalizację, mimo że ona nie zawsze jest pożądana. Natomiast w tym wypadku mamy nadzieję, że to będzie taka rywalizacja, która będzie skłaniać ich do refleksji, do kreatywności i do tego, aby być po prostu bardziej aktywnym. Zatrzymajmy się na samych tych gadżetach, opaskach. Jak one wyglądają? Jakie mają funkcje? Ja także mam taki gadżet. To jest zegarek firmy Garmin. On pozwala na kontrolę tej codziennej aktywności, mierzy nasze kroki, mierzy także ilość spalanych kalorii, pokazuje także godzinę i ma także funkcję taką, że oczywiście te wszystkie dane przesyłamy na portal i tam możemy analizować przy pomocy wykresów, przy pomocy informacji konkretnie ile w danym momencie kroków uzyskaliśmy.
Także to jest bardzo proste urządzenie, którego nie trzeba akurat, tego nie trzeba ładować, co było bardzo ważne dla młodzieży. Można je nosić przez cały dzień, można wręcz nawet należy spać, kąpać się, robić wszystkie codzienne czynności. I dzięki temu mamy informacje o właściwie całodobowej aktywności dzieci i młodzieży, łącznie z tym, ile godzin śpią. Uczniów zapytaliśmy m.in. o to, co im dają te elektroniczne bransoletki oraz jakie mają zalety. Czy aktywność fizyczna jest ważna? No chyba raczej tak. A dlaczego? No bo w tym jest, związuje się zdrowie, lepsza jest kondycja i tyle. A te bransoletki, zegarki, które macie na ręce, jak myślisz, czemu mają służyć, co mają pokazać? Chyba mają raczej pokazać, jak się dzieci mają sprawność fizyczną, czy się lenią na przykład przed telewizorem, czy po prostu ćwiczą. A powiedz mi, chętnie wzięłaś udział w tym projekcie, czy jakieś obawy były? Nie, bardzo chętnie. To jest taki licznik, który przelicza kroki, pokazuje godzinę, ile kilometrów, ile kalorii się spala. Czy te bransoletki zmuszają, zachęcają was jakoś do dodatkowej aktywności, aby właśnie być lepszym? Tak. I na przykład co bardzo dzięki tym bransoletkom dodatkowo, jak myślę, robicie? Na przykład więcej biegamy, no i chodzimy też więcej. Staramy się nie siedzieć przed telewizorem, tylko spędzać czas na dworze i chodzić albo biegać. A powiedz mi, jak długo go nosisz i jak długo będziesz go nosić? Będę go nosić jeszcze miesiąc i pół, a noszę go już chyba 2 tygodnie. Liczysz albo sprawdzasz, ile kroków dziennie robisz? Tak. I ile mniej więcej to jest? 12, 13. Najwięcej miałam 17. Tysięcy? Tak, tysięcy. Najpierw są kroki, później odliczaj, ile jest do limitu. I później liczy nam kilometry, spalone kalorie, przepraszam. I godzina jest pokazana, można też włączyć funkcję sleep, jak się śpi, albo można też, jest taki specjalny program, który działa przez internet. Tu trzeba zrobić tak specjalnie, żeby się połączyło z nim. Mm-hmm. O, teraz mm-hmm. jest. A wiesz może, co ten program internetowy daje? Co on robi? No, daje to, że i pokazuje moje. No tak, zbiera te dane tam, pokazuje, że na przykład w poniedziałek przeszedłem ileś tam kroków, to później to wyświetla w tym programie. Proponowany projekt zakłada zwiększenie stopnia aktywności fizycznej dzieci przez uświadomione działanie samoorganizujące, realizację ustalonych celów i założeń, działania motywujące i indywidualizację założeń treningowych. Założeniem projektu jest także zwiększenie odsetka dzieci wypełniających rekomendowane przez WHO dzienne dawki aktywności.